Tutaj już bardzo mocno będziemy zbliżać się właśnie do tych takich rytmów typu shuffle. Jednak szczerze powiedziawszy, jeżeli chcesz nauczyć się takich rytmów, to z mojej perspektywy zdecydowanie warto takich rzeczy nauczyć się najpierw na... Hello, buongiorno, witam Was serdecznie, tutaj Marcin Dubowski z portalu Poczy Rytm. No i właśnie, dzisiaj jak widzicie nieco bardziej podróżnicza forma wideo. Swoją drogą czasem lubię pobawić się właśnie tą formą, czyli jeżeli w tym momencie będziecie być może eksplorować gdzieś tam ten mój kanał na YouTubie, perkusyjny kanał na YouTubie jakby nie było, to znajdziecie tam różnego rodzaju treningi na mojej salce perkusyjnej i różne inne materiały właśnie w takiej powiedzmy klasycznej formie, ale szczerze mówiąc czasem lubię się po prostu zabawić właśnie taką formą tych materiałów, czyli dzisiaj będą oczywiście perkusyjne tematy, i to bardzo ciekawe tematy, jednak postanowiłem wykorzystać to piękne miejsce, w jakim teraz jesteśmy, żeby nagrać dla Was coś ciekawego właśnie może takiej nieco innej formie. Ciekawostka jest taka, że jakiś czas temu, kiedy robiłem taką miniserię perkusyjnych wideo z Chorwacji, to dostałem taki komentarz, może nie łatkę, ale bardziej komentarz, że normalnie perkusyjny Makłowicz. No i oczywiście kimże jestem, żebym mógł próbować go naśladować, chociaż spróbuję tak nieudolnie to tak zrobić. Czyli celem naszej dzisiejszej peregrynacji jest Matera, piękne miejsce, ale mimo wszystko jest to miejsce okraszone takim dość ciekawym tytułem, ponieważ jest to miejsce jednocześnie hańby i dumy Włoch. I o tym sobie dzisiaj trochę też powiemy, także jeżeli interesuje Ci taka forma, może nieco bardziej też ciekawostkowa, to zapraszam Cię jak najbardziej na to wideo, ponieważ co do tej hańby Włoch, całe stulecia był tutaj problem z biedą i nędzą. Być może pamiętacie, była taka średniowieczna modlitwa od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas, Panie. No i tak się jakoś złożyło, że zarówno powietrze, ogień, woda i wojna, to wszystko tutaj to spotkało, to miejsce, co na pewno zbyt miłe nie było. Natomiast 1514 rok był w zasadzie taki ikoniczny właśnie w stosunku do tego miejsca, a to dlatego, że wtedy panował tutaj pewien baron Giovanni Carlo Travantoni, nie chcę teraz przekręcić. W każdym razie był to gość, który nieustannie podwyższał tutaj podatki, a tak jak wspomniałem wcześniej, tutaj i tak była ogromna bieda i nędza. No i w pewnym momencie okazało się, że kolejne podatki zostaną tutaj podwyższone i wtedy czara goryczy się przelała i po prostu tutejsi mieszkańcy stwierdzili, że pozbędą się tegoż barona, czyli po prostu go zlikwidowali, zamordowali pod kościołem. No i ciekawostka jest taka, że kolejne dni tu po prostu świętowali z tego też powodu. Więc tyle o tej hańbie. No i muszę przyznać, że nie było tutaj łatwo dotrzeć. Czekało na nas tutaj zdecydowanie kilka przygód, ale to dam Wam taką krótką podróżniczą zajawkę. Co do konkretnie dumy Włoch, no to tutaj w tym momencie to miejsce Matera jest wpisana od 2019 na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. No i były tutaj też kręcone pewne, no można powiedzieć, duże produkcje filmowe. Była tutaj kręcona Pasja Mela Gibsona, było tutaj kręcone oczywiście No Time to Die, czyli James Bond i tego typu gdzieś tam kwestie. A skoro przy klimatach filmowych jesteśmy, to dzisiaj powiemy sobie o trzech, chociaż tak przypomina mi się, że był pewien film, gdzie lepiej chyba tak pokazać trzy, bo tak, no to tutaj jakaś draka ciekawa mogłaby wystąpić, a tego byśmy chyba nie chcieli. W każdym razie dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o ćwiczeniach, które przydadzą Ci się, jeżeli będziesz chcieć grać rytmy typu shuffle, czyli takie rytmy, które trochę nawiązują do bluesa, trochę do jazzu, trochę do powiedzmy blues rocka. Pokażę dzisiaj właśnie pewne trzy zestawy ćwiczeń co do tego konkretnego zagadnienia i będziemy to robić oczywiście z włoską muzyką, no bo jakżeby inaczej, czyli będzie dosyć klimatycznie. I takim pierwszym zestawem ćwiczeń będzie to najprostszy zestaw ćwiczeń. Przerobimy go sobie za chwilę właśnie do muzyki. Najpierw opowiem w ogóle, co to będą konkretnie za ćwiczenia. Później odpalimy muzykę i lecimy z tematem. Czyli po pierwsze, jeżeli chcemy zagrać rytmy typu shuffle, no to przyda nam się ewidentnie znajomość grania na trzy. Czyli powiedzmy takiego liczenia na trzy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Wychodzimy z tego schematu cztery na cztery.
do tego schematu na 3. No więc oczywiście pierwszą opcją, którą warto by było przećwiczyć, to jest po prostu to sprawne liczenie. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Ale też bardzo ważną rzeczą jest to, żeby umieć akcentować właśnie to raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy na raz konkretnie. Czyli mamy raz, dwa, trzy, 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 raz, dwa, trzy. Coś takiego, więc to sobie też jak najbardziej zrobimy. Kolejnym bardzo ważnym ćwiczeniem w tego typu rzeczach jest to granie w takiej kolejności prawa, lewa, lewa, czyli coś takiego, ale też z drugiej strony jak najbardziej uczymy się symetrycznie, bo to daje najlepsze rezultaty, czyli coś takiego, nie? Więc przećwiczmy sobie tego typu kwestie. Ja w tym momencie włączam muzykę. Jeżeli jakieś ćwiczenie wydać się w tym momencie zbyt trudne, na spokojnie, po prostu rób ćwiczenie poprzednie, które nie sprawiało ci trudności, po prostu wzmacniaj swoją pewność w trakcie tej gry. Działamy. Dobra, więc włączamy w takim razie numer i zobaczymy, co nas tutaj czeka. Okej, mamy sobie taki rytm. Raz, dwa, trzy, cztery. I ćwiczymy. Równa dynamika. I za chwilę będziemy zmieniać na akcenty. Raz, dwa, trzy, cztery. I działamy. I teraz zamieniamy. Za chwilę będzie z drugiej strony. OK. Przygotowujemy drugą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. OK. No więc pierwszy zestaw ćwiczeń za nami, ten taki najprostszy, level pierwszy mamy załatwiony. Więc przejdźmy sobie do poziomu numer 2 i poziom numer 2 będzie polegać na tym, że będziemy dążyć do pewnego konkretnego rudymentu, do konkretnego ćwiczenia, które jest bardzo szeroko znane wśród perkusistów, natomiast w tym momencie nie uprzedzajmy faktów, tylko po prostu zacznijmy ćwiczyć. O co tutaj chodzi? Będziemy najpierw robić taką kombinację. Prawa, później lewa. Coś takiego. Później będziemy grać tak zwane unisono.
I będzie coś takiego. Czyli po prostu jednocześnie, a później cała zabawa polega na tym, aby grać to naprzemiennie, czyli nagle wychodzi nam coś takiego. Czyli oczywiście, kto trochę już siedzi w tych tematach, powiedzmy takich techniczno-prędkościowych na perkusji, to rozpoznał ten rudyment. Paradiddle-diddle. Dobrze, w takim razie przejdźmy sobie do zestawu numer 2. Trochę klasy. Raz, dwa, trzy, cztery. Prawa. Za chwilę lewa. Raz, dwa, trzy, cztery. Razem. Trzy, cztery. I uwaga, zmieniamy. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobrze, zestaw numer 2 za nami, także zestaw numer 3 i tutaj już bardzo mocno będziemy zbliżać się właśnie do tych takich rytmów typu shuffle. Jednak szczerze powiedziawszy, jeżeli chcesz nauczyć się takich rytmów, to z mojej perspektywy zdecydowanie warto takich rzeczy nauczyć się najpierw na kamieniu albo na padzie po prostu, czyli głównie chodzi tu tak naprawdę o technikę, odpowiednią technikę po prostu, no, grania tymi dłońmi, żeby to wchodziło na takim luzie, a nie, że musisz się tutaj spinać nie wiadomo jak. Natomiast myślę, że ważną kwestią jest również to, że sam Jeff Porcaro miał to do siebie, czyli mistrz shuffle de facto, nie? Sam on często wspominał w różnego rodzaju wywiadach, że rytmy shuffle nie były jego ulubionymi mimo wszystko, a to przecież z tymi rytmami go kojarzymy. Więc myślę, że to jest też ważna ciekawostka, warta zaznaczenia, że to nie są łatwe rytmy i na pewno warto im poświęcić chwilę uwagi. Także co, przejdźmy sobie do zestawu numer 3, który najpierw będzie wymagał od nas tego, żebyśmy po prostu złapali luz w tym ruchu. Bardzo podobne ćwiczenie do zestawu numer 2, ale trochę inne. I ta mała różnica będzie robić robotę tutaj. Czyli mamy prawą rękę, mamy rękę lewą. Ja sam czuję, że przy lewej jest to zdecydowanie trudniejsze. Chodzi tutaj też o to, żeby nie grać tego tak. Tu musi być właśnie ta przerwa, ponieważ chodzi o to, że my dalej gramy na 3. Raz, dwa, trzy, 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 raz. I tą środkową nutkę, czyli po prostu 2, nazwijmy to, po prostu wycinamy. I wtedy właśnie powstaje ta przerwa. Coś takiego. Potem oczywiście będziemy grać unisono ponownie. A później będziemy grać już, no, bardzo blisko tego shuffle, czyli będziemy prawą ręką, w moim przypadku prawą z tego względu, że ja jestem praworęczny po prostu i gram na hi-hecie prawą ręką,
Czyli będzie to znowu ten ruch. Natomiast lewa to będzie ten taki pewny, werblowy ruch. Czyli łącznie będziemy mieli taki, taką kombinację. Później też ciekawostka jest taka, że jeżeli chcesz rozwinąć rytmy typu shuffle, to można tam dodać takiego małego duszka i wtedy nam wychodzi coś takiego. I to też sobie zrobimy. Natomiast tak jak wspomniałem, ty po prostu dostosuj te ćwiczenia do siebie. Po prostu zatrzymaj się na tym etapie, który ci po prostu wchodzi. To też jak najbardziej już da ci bardzo fajne rezultaty. Także lecimy z zestawem numer 3. No więc włączamy. Czujesz już jak to idzie? Brawa! W tej piosence akurat nie ma rytmu typu shuffle, ale ten rytm jak najbardziej by też do niej pasował. I przyzwyczajamy się do tego ruchu. Ma non sarà così sempre, perché tutto cambierà, cambierà, per ogni vita che nasce, cambierà, per ogni albero che fiorirà, cambierà, per ogni cosa del mondo, cambierà, finché il mondo girerà. Proviamo levo, 3, 4. Già si vedono. I razem, unisono, raz, dwa, trzy, cztery. Ora mi senti e ti sento, siamo una sola anima. Ach, ta lewa, nie jest łatwa. Ed il tempo che verrà. I shuffle. I to już bardzo pasuje do tej piosenki. Spróbujmy tą wersję trudniejszą, z tym duszkiem, jeżeli dasz radę oczywiście. Raz, dwa, trzy, cztery. No więc zestaw numer 3, albo 3, za nami.
W każdym razie ważne jest to, że ten zestaw numer 3 już bardzo mocno zbliżał się właśnie do tych rytmów typu shuffle. Więc ponownie, jeżeli chcesz po prostu w jakiś tam sposób rozwijać swoją technikę, to głównie chodzi o to, żeby po prostu wyrobić pewny luz w tych dłoniach. Więc nawet tutaj nie chodzi o to, żeby zawsze ćwiczyć na zestawie perkusyjnym, bo sam uważam, że jeżeli potrafisz wyłuskać ciekawe brzmienie, nawet spada, powiedzmy grając właśnie do swoich ulubionych numerów, nawet w tym stylu jak my przed chwilą, to będziesz to w stanie jak najbardziej później przełożyć na zestaw perkusyjny. No także wielkie dzięki za obejrzenie tego materiału, mam nadzieję, że był on dla Ciebie wartościowy, no i mam nadzieję, że ćwiczyłeś bądź też ćwiczyłaś razem ze mną w tych pięknych okolicznościach. Jeszcze raz wielkie dzięki i do zobaczenia w kolejnym materiale.